Witamy w piątym wydaniu Wieści ze Świata. Jest rok 1150 przed Chrystusem i łączymy się z Chinami. Stoję przy zwłokach Dixina, ostatniego władcy panującej nieprzerwanie przez 600 lat dynastii Shang. Dixin popełnił samobójstwo. Przyczyną był strach. Wystąpił bowiem przeciwko niemu król Wen, wspierany przez sąsiednie ludy. Dixin, opuszczony przez własnych wojowników, wybrał śmierć. Lata jego rządów przebiegały w atmosferze terroru i orgii. Jego kochanka Dai ze szczególną przyjemnością oddawała się wymyślaniu okrutnych tortur. Słynne były jej przypiekania na ruszcie. Polegały na zmuszaniu oskarżonego do przejścia po nasmarowanym tłuszczem drągu. Pod drągiem znajdowała się jama wypełniona płonącym węglem. Nikomu się ta sztuka nie udawała, ku uciesze rozwiązłej Dai. Sam Dixin kazał swojemu doradcy wyrwać serce. Król Wen przez większość Chińczyków przyjmowany jest z sympatią, tym bardziej, że stoi na czele potężnej armii. I tak oto po śmierci władcy z dynastii Shang rozpoczyna się okres dynastii Chu. Z Chin dla Wieści Magdalena Sakowska. Nasz komentator ma nam coś ciekawego do dodania a propos ostatniej korespondencji. Tak, chciałbym coś dodać, ale nie w związku z torturami, ale w związku z pismem. Otóż epoka dynastii Shang to jest czas w pełni ukształtowania się pisma chińskiego. Jednemu słowu odpowiada jeden znak. Słowa są najczęściej jednosylabowe. Zestawienie znaków to zapis dłuższej wypowiedzi. Każde słowo wypowiadane jest w rozmaitych rejonach Chin w rozmaity sposób. Natomiast pismo jest absolutnie zrozumiałe dla wszystkich wykształconych Chińczyków, bez względu na miejsce zamieszkania i na dialekt, jakim się posługują. Jest rok 1140 i mamy korespondencję z Grecji. Oto jedna z wysuniętych na północ twierdz Achajów. Właśnie dzisiaj została zdobyta przez plemię Dorów, którzy wtargnęli na tereny achajskie. Jak słyszeliśmy, pod naporem Dorów padły jeszcze także dwie inne achajskie twierdze. Mykeny bronią się nadal. Z Grecji dla Wieści ze Świata Maria Bnińska. Spróbujmy teraz wyjaśnić ważne wydarzenie historyczne nazwane tajemniczo wędrówką ludów morza. Na przełomie XIII i XII wieku przed Chrystusem w rejonie wschodnich wybrzeży Morza Śródziemnego pojawiły się tak zwane ludy morza. Skąd pochodziły? Do tej pory nie wiadomo. Jedni mówią, że z Krety, inni, że z nadmorza Czarnego. Według jeszcze innej hipotezy były to zupełnie różne plemiona, które łączyło tylko jedno. Wspólna żądza gwałtów, zniszczeń i łupienia. Faktem jest, że ich pirackie statki posuwały się wzdłuż wybrzeży. Po ich przejściu nic nie było takie samo jak dawniej. Wiemy, że około roku 1186 przed Chrystusem ludy morza wtargnęły do delty Nilu. Tu stawił im czoła faraon Ramzes III. Najpierw zniszczył okręty wroga, a potem rozbił doszczętnie armię lądową. Jest rok 1069 przed Chrystusem i łączymy się z Egiptem. Oto możemy być świadkami schwytania przez strażników królewskich w jednej z piramid bandy hien cmentarnych. Plaga okradania grobów trwa w Egipcie od stuleci. Teraz jednak władze postanowiły zakroić na szeroką skalę akcję przeciwko temu niecnemu procederowi. Za okradanie grobów jest tylko jedna kara. Kara śmierci. Wykorzystując koniec dynastii Ramessydów, kapłani Amona w Tebach sięgnęli po władzę. Oto jeden z nich właśnie ogłasza oficjalne przejęcie rządu. Od tej chwili kapłani noszą tytuł królów Egiptu. Państwo zaś oddali we władanie bogu Amonowi. To zapewne pierwsza w świecie teokracja, czyli rządy kapłanów. Z Egiptu dla Wieści Sławomir Jóźwik. Mamy teraz połączenie z naszym ekspertem do spraw Egiptu. Bardzo prosimy o kilka słów komentarza. Pod koniec 20 dynastii, to była dynastia, w której królowie nosili imię Ramzes, mówimy o dynastii Ramessydów, mamy wiele bulwersujących wydarzeń, spiski haremowe, takie strajki robotników, którzy budowali groby królewskie i proces rabusiów. Zachowały się papirusy, które właśnie mówią o tym, że groby królewskie były okradane.
To nie tylko jeden papirus. Zdarzać to się musiało dosyć często. Wiemy też, że w innych grobach królewskich były specjalne skrytki, gdzie mumie królewskie były przechowywane. Kapłani, obawiając się o to, że ciało może być zbezczeszczone, zniszczone, przenoszą mumie królów egipskich do specjalnego miejsca, do tak zwanej skrytki królewskiej, w której nieznane nikomu te mumie przeleżały prawie 3000 lat. Mamy już rok 950 przed Chrystusem i na początek informacje z Ameryki, znad Zatoki Meksykańskiej. Jesteśmy w ośrodku Olmeków, położonym nad Zatoką Meksykańską. Za mną wznoszona jest właśnie kolejna świątynia. Jak się dowiedziałam, całość składać się będzie z grobowca otoczonego bazaltowymi kolumnami oraz wielkiej piramidy, która dopiero jest usypywana. Planowana jest także budowa olbrzymiego ołtarza. Według wyliczeń fachowców budowa centrum świątynnego zajmie około 800 tysięcy roboczodniówek. Można więc powiedzieć, że gdyby budowało ten obiekt 1000 robotników, zajęłoby im to 800 dni, czyli ponad 2 lata. Z Ameryki, samego serca kraju Olmeków, dla wieści Monika Jóźwik. Rok 950 niesie ze sobą zmiany na Bliskim Wschodzie. Oto korespondencja znad Morza Śródziemnego. Jestem na jednym z fenickich statków. Fenicjanie zajmują wąski pas niezwykle żyznej ziemi między morzem a wysokimi górami słynącymi z zielonych cedrów. Na tym skrawku powstały niezależne państwa miasta, takie jak Byblos, Sydon, Berytos czy Tyr. Teraz dla Fenicjan nastały dobre czasy. Wielkie mocarstwa zajęte są konfliktami rozgrywanymi daleko stąd, więc Fenicjanie mogą spokojnie się bogacić. Handlują głównie metalowymi naczyniami, biżuterią, wędzonymi rybami, meblami i słynnymi, pięknie barwionymi tkaninami. Fenickie statki docierają aż do wybrzeży dzisiejszej Hiszpanii i Portugalii. Dla wieści z rozkwitającego Tyru Piotr Pacholski. Przed kolejną korespondencją mamy uwagę uzupełniającą od naszego konsultanta. Bardzo prosimy. Chciałem tu dodać kilka słów na temat pięknie barwionych tkanin, o których wspominał przed chwilą korespondent. Fenicjanie do uzyskania barwnika wykorzystywali rozkolce. Są to morskie ślimaki żyjące w wodach przybrzeżnych Morza Śródziemnego. Ślimaki te po wyłowieniu są wyciągane z muszli i wrzucane do kadzi. Po kilku dniach, gdy zaczynają się psuć, wydzielają żółtawy płyn. Podczas gotowania ten płyn zaczyna przybierać coraz bardziej intensywną czerwoną barwę. Z jednego ślimaka można uzyskać tylko 0,1 mg barwnika. Nic więc dziwnego, że tkaniny były tak drogie. Było jeszcze coś, co zawdzięczamy Fenicjanom. Nowy rodzaj pisma, ale o tym opowie nasz ekspert. Pismo fenickie było pismem fonetycznym, głoskowym. To znaczy każda litera i jedna tylko litera oznaczała jeden dźwięk. W przypadku fenickiego języka semickiego do sensownego zapisu wypowiedzi wystarczały same spółgłoski. Było ich 22. Czy wymyślili je sami Fenicjanie, to jeszcze kwestia nieco wątpliwa. Natomiast ich niewątpliwą zasługą było rozprzestrzenienie wynalazku pisma alfabetycznego na cały basen Morza Śródziemnego. We wcześniejszych systemach pisma, jak chociażby w piśmie południowej Mezopotamii z chyłku 4 tysiąclecia przed naszą erą, stosowano setki rozmaitych znaków. W tym piśmie archaicznym potrzeba było ponad 1200 znaków. W klasycznym, rozwiniętym piśmie klinowym Mezopotamii, rozpowszechnionym potem na całym starożytnym Bliskim Wschodzie, używano około 600 znaków, niekiedy więcej. Natomiast w piśmie alfabetycznym, głoskowym, wystarczyło tych znaków 22. I ta prostota, możność szybkiego bardzo nauczenia się i czytania, i pisania powodowały, że był to wynalazek w dziejach pisma rewolucyjny i przełomowy. Dziękujemy naszemu ekspertowi i wracamy do dalszych korespondencji. Przypominam, że ciągle mamy rok 950 przed Chrystusem. Łączymy się z Izraelem. Znajdujemy się w Jerozolimie, stolicy Młodego Królestwa Żydowskiego. Do niedawna Żydzi nie odczuwali potrzeby organizowania swojego życia społecznego w jednej instytucji i podporządkowywania się monarchii.
Pierwszym królem, który zjednoczył plemiona żydowskie, był Saul, poprzednik Dawida. Król Dawid z kolei sławił się zagarnięciem terytoriów sąsiadujących z Żydami Filistynów. Teraz jego syn i następca, Salomon, wznosi w stolicy swojego królestwa pierwszą świątynię. Pomaga mu w tym Hiram, król Tyru. To on dostarcza budulce, między innymi słynnych libańskich cedrów. On dostarcza projekty i fachowców. Dlatego świątynia w Jerozolimie przypominać będzie budowlę w Tyrze i innych fenickich miastach. Dla wieści z Jerozolimy króla Salomona Bronisław Wilcztajn. Dziękujemy bardzo. A teraz o kilka słów poprosimy naszego komentatora. Wydaje się, że do nawiązania kontaktów między Jerozolimą a Tyrem doszło za czasów króla Dawida, ojca Salomona. Król Dawid został władcą w 1000 roku przed Chrystusem. Hiram, chcąc utrzymać z nim poprawne stosunki dyplomatyczne, wysłał mu kamieniarzy i cieśli, aby zbudowali monarsze nowy pałac. Po śmierci Dawida, Salomon, który został właśnie władcą Izraela, postanowił zbudować świątynię. Do tego potrzebni mu byli cieśle i kamieniarze. Ale tym razem relacje między Hiramem i Salomonem miały charakter transakcji handlowej. Za wybudowanie, za pomoc w budowie pałacu Salomon zaoferował 20 tysięcy korców pszenicy i 20 tysięcy bat pszenicy. Dotarliśmy do roku 870 przed Chrystusem i mamy już następne korespondencje. Łączymy się z Grecją. Jestem pod murami Aten. To typowa grecka polis, czyli państwo, które składa się z miasta i z przyległych do niego wsi i osad. Taka grecka polis zajmuje najczęściej dolinę w górach. Za jej przełęczami znajduje się zwykle już inne państwo. W Grecji nie ma zbyt dużo ziemi uprawnej, brakuje też rozległych pastwisk. Ludzi przybywa i trudno jest ich wyżywić. By temu zaradzić, od pewnego czasu Grecy, którzy są wytrawnymi żeglarzami, zaczęli zakładać porty i kolonie. Najpierw na wybrzeżach i wyspach Morza Śródziemnego, Milet, Efes, Kolofon, Lesbos, Samos, Chios, a potem także Morza Czarnego. Spośród greckich polis tylko Sparta nigdy nie stała się miastem. Jej wsie pozostały wsiami. Spartanie nigdy też nie założyli kolonii. Zamiast żeglować za morze i w ten sposób rozszerzać swoje terytorium, Spartanie podbili sąsiadującą Mesenię. Dla Wieści z Aten, Grzegorz Kozak. Łączymy się teraz z Galerią Sztuki Antycznej w Muzeum Narodowym. Pani doktor, jakie były przyczyny powstawania greckich kolonii? Przyczyny kolonizacji greckiej były bardzo różne. Najważniejszą z nich wydają się być trudne warunki naturalne panujące w Grecji, przede wszystkim powodujące głód i często przeludnienie, chociaż ten ostatni czynnik nie jest do końca wyjaśniony. Mieszkańcy polis, które miało trudności, które nie miało dostatecznej ilości ziemi, żeby wyżywić swoich obywateli, którego ziemia była zbyt uboga, żeby tych obywateli wyżywić, musieli często udać się na emigrację w nieznane, żeby tam założyć nowe miasto. Miejsca, w których powstawały kolonie, przede wszystkim wybierane były ze względu na żyzną ziemię, ze względu na gościnniejsze warunki niż te, które panowały w samej Grecji. Jednak również często kolonie powstawały w miejscach, gdzie były bogactwa naturalne. Na przykład Trapezunt nad Morzem Czarnym był takim przykładem miejsca niespecjalnie korzystnego, jeśli chodzi o uprawę roli, natomiast ważnego ze względu na wydobycie miedzi, wydobycie złota i innych metali. Dziękujemy bardzo. Wciąż jest rok 870 przed Chrystusem. Czeka na nas następna korespondencja, tym razem z Indii. Uczestniczymy w jednej z ceremonii Ariów. Smutna to chwila, bowiem jesteśmy świadkami pogrzebu, a właściwie ciało palenia. Ariowie swoich zmarłych czasami grzebią, ale częściej palą na stosach. Ten oto zmarły jest ofiarą próby ognia. Poddany jej został, albowiem był oskarżony o kradzież bydła. Próba ognia polega na tym, iż oskarżony musi przejść wyznaczoną trasę, trzymając w dłoni osłoniętej tylko figowymi liśćmi rozgrzaną do czerwoności metalową kulę. Jeśli po przejściu wyznaczonej trasy ma poparzone ręce, oznacza to, że jest winny. Nasz zmarły nie tylko ma poparzone dłonie, ale również w rany wdało się zakażenie. Dla Wieści z ziemi Ariów Magdalena Wiktorowicz. Aby uzyskać więcej informacji na temat Ariów, musimy się znowu odwołać do naszego eksperta. Społeczną i polityczną władzę u Ariów sprawują kszatriowie, rycerze. To oni są królami. Ale królami rządzą ci, którzy należą do stanu kapłańskiego, bramini.
To oni dysponują tajemną wiedzą o tym, jak sprawić, by świat toczył się zgodnie z regułami prawa kosmicznego. Jedynie Brahmini znają potężną, ustną zresztą, literaturę religijną, która dzieli się na dwie wielkie kategorie. Część objawiona to cztery księgi zwane Wedami, które to słowo Weda oznacza wiedza. Najstarsza księga, Rygweda, księga królewska, złożona jest ze 128 hymnów, które śpiewane są zgodnie z tym, jak zaleca druga święta księga, sama Weda, księga pieśni, melodii. Potem jest Jadżurweda. Jadżurweda obejmuje wiele hymnów, które śpiewane są i odmawiane w czasie rytuałów. Ostatnia księga Ved, Atharva Veda, to zbiór formuł i hymnów magicznych. Jesteśmy świadkami ważnego wydarzenia. Oto król z dynastii Chu w związku z narastającym zagrożeniem ze strony zachodnich plemion rozkazał przenieść stolicę swojego królestwa tu, do osady Luyang. To początek nowej epoki w dziejach Chin. Z nowej stolicy królestwa Chu dla wieści Magdalena Sakowska. Ostatnia korespondencja wymaga kilku zdań uzupełnienia. Rzeczywiście, rok 771 przed Chrystusem jest w dziejach Chin datą przełomową. Oto rozpoczyna się trwający 390 lat, tak zwany okres wiosen i jesieni. Ta poetycka nazwa jest bardzo myląca. Była to bowiem epoka krwawych wojen. Na każde 5 lat przypadał tylko jeden rok pokoju. Walki obejmowały 170 państw rozrzuconych wokół dominującego królestwa Chu. W wyniku wojen wyłoniło się 7 mocarstw oraz kilka pomniejszych królestw. I oto mamy już rok 722 przed Chrystusem. Napływają do nas kolejne korespondencje. Na początek łączymy się z Ameryką. Jesteśmy we wschodniej części Ameryki Północnej w jednym z licznie usypanych tu nasypów. Nasyp ten ma kształt owalny o średnicy powyżej 100 metrów. W tym zbudowanym z drewnianych bali budynku pochowany będzie trzeci już wódz miejscowego plemienia. Za mną wojownicy przygotowują ochrę, którą posypią zwłoki wodza. Ten drewniany grobowiec może pomieścić 3 osoby, dlatego po złożeniu zwłok zostanie przysypany ziemią i wówczas powstanie wspaniały kopiec grobowy. Z Ameryki Północnej dla wieści Monika Jóźwik. Wciąż pozostajemy w roku 722 i mamy teraz korespondencję z Kartaginy. Oto jesteśmy w Kartaginie. Kartagina jest największym niezależnym miastem państwem założonym przez Tyryjczyków blisko 100 lat temu, w roku 814 przed narodzinami Chrystusa. Nazwa Kartagina pochodzi od fenickiego Quart Hadasht, co oznacza nowe miasto. Być może mieszkańcy stale zagrożonego przez najeźdźców Tyru planowali kiedyś przenieść się do spokojnego nowego miasta w Afryce Północnej. Miejsce, w którym się znajdujemy, to sanktuarium Topchet, czyli miejsce świętej ofiary. Według niektórych źródeł pali się tu na ołtarzach małe dzieci, aby uzyskać w ten sposób przychylność bogów. Nie jest to pewne, ponieważ rytuały te nie są dostępne dla oczu obcych. Ale w podziemiach sanktuarium widziałem tysiące glinianych mis wypełnionych prochami i małymi ludzkimi kośćmi. Z Kartaginy dla wieści Wojciech Tomczyk. Jest rok 722 przed Chrystusem i przenosimy się na Bliski Wschód. Prosimy bardzo Asyrię. Jesteśmy świadkami ostatniego etapu wojny, jaką asyryjski król Salmanasar V prowadził z Królestwem Izraela. Oto za mną widać płonącą Samarię. Państwo izraelskie przestało istnieć. Jego ludność dostała się do niewoli i najprawdopodobniej zostanie uprowadzona w głąb Asyrii. Dla wieści z płonącej Samarii Andrzej Chyra. To, co przed chwilą widzieliśmy, wymaga krótkiego komentarza. Otóż po śmierci króla Salomona, około roku 929 przed Chrystusem, doszło do podziału państwa żydowskiego. Podział nastąpił w wyniku wrogości pomiędzy częścią północną a południową.
Powstało wówczas państwo północne Izrael ze stolicą w Samarii i południowe królestwo Judy ze stolicą w Jerozolimie. Dla przypomnienia dodam, że z części południowej pochodził król Dawid i jego syn Salomon. Napaść Asyryjczyków dotknęła królestwo północne Izrael ze stolicą w Samarii. Nadal jest rok 722 przed Chrystusem i łączymy się z Europą Środkową. Jesteśmy w Biskupinie, na terenie obecnej Polski. Stoimy właśnie przy jednej z chat powstającego tu grodu. Widoczne za mną chaty pomieszczą kilka dużych rodzin. Każda liczy około 10 osób. Domy wydają się bardzo długie, ponieważ stykają się ze sobą szczytami. Osiedle rozwija się dynamicznie i liczy już około 1000 mieszkańców. Co ciekawe, brak tu jakiegokolwiek wyróżniającego się budynku, świątyni czy domostwa władcy. Istnieje jedynie duży plac, co może świadczyć o tym, że mieszkańcy podejmują decyzje ważne dla społeczności podczas zgromadzeń. Dla wieści z Europy Środkowej, Jarosław Gugała. Ta interesująca informacja wymaga od nas krótkiego rozszerzenia. Łączymy się z naszym ekspertem. Biskupin jest jednym z grodów kultury łużyckiej, a kultura łużycka rozprzestrzeniła się i powstała w Europie Środkowej, należała do całego cyklu kultur popielnicowych, a te kultury charakteryzowały się tym, że spalone szczątki zmarłych chowano w urnach i później na cmentarzyskach, które nazwano polami popielnicowymi. Jest Biskupin bardzo charakterystyczny ze względu na swoją zabudowę. Domy łączyły się szczytami, wewnątrz miały jednakowe rozplanowanie, do każdej chaty wchodziło się od strony południowej, więc wszystkie miały tą samą ilość słońca. Gród nigdy nie został zdobyty przez najeźdźców, nie ma śladów takich zniszczeń, natomiast prawdopodobnie właśnie tylko i wyłącznie warunki klimatyczne, podnoszenie się wodów, intensywne opady spowodowały, że mieszkańcy musieli się zdecydować na opuszczenie grodów i po odejściu rozproszyli się, żyli potem w małych osadach na wielkich przestrzeniach obecnej Polski. Jesteśmy już w roku 661 przed Chrystusem i mamy korespondencję z Asyrii. Oto zakończyła się kolejna bitwa wojsk asyryjskich. Ci żołnierze niejednokrotnie wygrywali z Aramejczykami. Teraz ruszyli na Egipt. Wojska asyryjskie zawsze atakują nieprzyjaciół przez zaskoczenie. By zajść wroga od tyłu, potrafią nawet przepłynąć rzekę na specjalnie zbudowanych tratwach z nadmuchiwanych kozich skór. Ze zwycięskiego obozu Asyryjczyków dla wieści Małgorzata Zięckiewicz. Mamy jeszcze gorącą korespondencję ze Sparty. Oto jesteśmy świadkami ćwiczeń spartańskich żołnierzy. Są to przygotowania do wojny z mieszkańcami Messenii. Dzięki zwycięstwu Spartanie zdobędą znaczne połacie żyznych gruntów położonych w dolinie rzeki Pamisos. Spartanie przewyższają przeciwników nie tylko duchem bojowym, ale również doskonałym opanowaniem falangi. Falanga to szyk bitewny, w którym mężczyźni ustawieni w kilka lub kilkanaście szeregów stoją ciasno obok siebie i osłaniają się okrągłymi tarczami. Tarcza zasłania nie tylko lewy bok wojownika, który ją trzyma, ale chroni też prawy bok żołnierza walczącego po jego lewej stronie. Żołnierze włóczniami starają się trafić w odsłonięte miejsca wroga, w szyję i w podbrzusza. Sami Spartanie przed ciosami chronią się za pomocą pancerzy, hełmów i nagolenników. Ten rodzaj walki zapewnia Spartanom nieprawdopodobną siłę uderzeniową. Falanga, najeżona włóczniami, potrafi zatrzymać nawet konnych wojowników. Dla wieści ze Sparty Grzegorz Kozak. Otrzymałem wiadomość, że ma dla nas jakieś ważne informacje nasz komentator. Prosimy więc studio komentatorskie. Gdybyśmy wyobrazili sobie strukturę społeczną Sparty jako tę właśnie kolumnę, to na samym jej dole znajdowaliby się niewolni chłopi, heloci, związani z ziemią. Trzon kolumny tworzyła społeczność jednakowych, jak sami siebie zwali obywatele Sparty. Byli jednakowi, bo różnice materialne między nimi zostały zniwelowane, a luksus potępiony. Sparta posiadała też dziedzicznego króla, właściwie dwóch królów, którzy należeli do dwóch rodzin. Rodziny te wywodziły swój ród od Heraklesa. I oto jest już rok 586 przed Chrystusem. Dochodzą do nas niepokojące informacje z Bliskiego Wschodu. Łączymy się z naszym korespondentem. Stoję przed ruinami świątyni zbudowanej przez króla Salomona. Dzieła zniszczenia dokonał Nabuchodonozor II, władca Babilonu.
Jerozolima jest pusta. Część mieszkańców została zabita, część wzięta do niewoli i uprowadzona do Babilonii. Królestwo Judy legło w gruzach. Teraz władcy Babilonu poddają się miasta państwa Fenicji. Ćwierć wieku temu ojciec Nabuchodonozora II podbił Asyrię. Babilonia wyrasta na potęgę Bliskiego Wschodu. Z Jerozolimy dla wieści Bronisław Wildsztyn. To była ostatnia wiadomość w naszym programie. Zapraszamy na kolejne, szóste już wydanie Wieści ze Świata. Do zobaczenia.